którą ty się przybyłem, aby ci powiedzieć, że niebawem będzie u was lepiej. Lenistwo i nudę przegonicie, anielską cierpliwość zdobędziecie. Święci ganków nie lepią, to i wy, anioły, możecie z gliny lepić. Niebawem inni przykład z was będą brać. Na wsi da się coś zrobić. Na początku tego tak nie czujemy, ale wtedy, kiedy coś dokończymy, coś dojdzie do końca, czujemy taką radość. Myślę, że powinien chcieć być optymistą, mieć w sobie dużo zapału i się nie zniechęcać. Zobaczcie, jaki piękny macie, nie wiem, teren, jakie piękne macie miejsce. Na wsi da się coś zrobić, animować ludzi, zaszczepiać tę całą pozytywną energię. Wejść w to środowisko i zobaczyć, co w nich jest naprawdę, bo oni sami czasami tego nie zauważą. W każdej takiej wsi da się znaleźć coś, co jest inne, coś, co jest piękne. Animator wydobywa to z nich, a później się wycofuje i patrzy sobie z boku, jak to wszystko pięknie się rozwija. Dzięki temu też inni korzystają i robią swoje rzeczy. I animator jest właśnie po to. No, na wsiach ludzie wolą jakby mieć wszystko podane na tacy. Boją się być innym, bo co ludzie powiedzą. Na początku tego tak nie czujemy, ale wtedy, kiedy coś dokończymy, coś dojdzie do końca, czujemy taką radość. Tak chyba na co dzień nie myślę o tym, że przewodzę jakiemuś ruchowi, bo sama cały czas działam i robię to, co lubię. Jestem takim animatorem. Ja robię to, co lubię i mam na tyle w sobie siły i o takiej odwagi, że zawsze podążam za tym, co myślę i co czuję. I dlatego też zaczęłam się zajmować nie tylko światem organizacji pozarządowych, ale właśnie przede wszystkim taką animacją społeczno-kulturalną. Widzą tylko to, co mają przed nosem. Widzą telewizor, widzą swoje pole, swój dom, swoją pracę. Słuchajcie, zobaczcie, jaki piękny macie, nie wiem, teren, jakie piękne macie miejsce, jakich pięknych macie ludzi, jakie piękne macie umiejętności. Może by to w jakiś sposób wykorzystać. Trzeba inaczej. Można pracą i zaangażowaniem dużo osiągnąć. Zaczęło się od sprzątania miejscowości. Teraz wieś inaczej wygląda, inaczej mieszkańcy podchodzą. Śmieci, które leżały, raziły nas najbardziej i należało z tym zrobić szybko porządek. Tak jak mówiłem, najpierw sprzątanie, a następnie uświadomiliśmy sobie, że będzie to przegrana wsi, jeśli stracimy taki obiekt. Słuchajcie, jest pomysł. I mocna była burzliwa dyskusja. Doszliśmy do wniosku i wspólnego takiego porozumienia, że musimy robić wszystko, żeby tą świetlicę uratować. Ludzie do życia potrzebują nie tylko pracy, ludzie potrzebują odpoczynku, potrzebują też uzewnętrznienia własnych odczuć, też pragnień, rozwijania umiejętności, talentów. Właśnie. To się dzieje u nas. Myślę, i to są przykładem tego właśnie warsztatu. Tu tkwi tajemnica. Tu można się rozwijać. Najpierw trzeba tą glinę wyrobić, jakiś tam pomysł na zrobienie czegoś. Dobrze jest, jak mamy wzór, czyli jakiś obrazek, z którego robimy daną formę. Coś zaczynamy, a potem z tego coś wychodzi. Myśmy też zaczynali od niczego, przyszli pierwszy raz
nie wiadomo było, co, jak zacząć, jak się przyklejało, wszystko odpadało. Ile to było pracy nad nosem, nad oczami, to jest naprawdę trudne. Trudne, żeby zrobić taką twarz anioła. To prawda. To jest taka odskocznia od rzeczywistości, również taki relaks, można powiedzieć, bo człowiek zapomina o codziennych pracach. To jest dobre. I wszyscy wyszli zadowoleni. Ogłosiliśmy też konkurs na konkurs literacki, fotograficzny i plastyczny na Aniołowo tu chciałbym żyć. Aniołowo to nie miasto, Aniołowo to nie wioska. Aniołowo to miejscowość, którą pozna cała Polska. W Aniołowie można tańczyć, można śpiewać. Aniołowo to kraina, gdzie spełniają się marzenia. To jest motto naszej miejscowości i naszych mieszkańców. Cieszymy się, że młodzi ludzie nie wstydzą się, że pochodzą ze wsi. Oni pochodzą ze wsi, ale z jakiej? Chłopcy za tobою chodili, Marysiu, chłopcy za tobою. Chodź wony chodili, ty ich nie lubila. Tylko za Janusią oczkami wodyła, tylko za Janusią oczkami wodyła. Hej! Przyleciałam tu do Hołowna, aby wam powiedzieć, że w Hołownie niedługo będzie lepiej. Zasiejcie rumianku, wzbogacicie się i będzie u was wesoło. Posłuchamy ciebie, zrobimy tak, będziemy siać więcej rumianku. Rumianek można siać na jesieni i na wiosnę. Kosi się rumianek o bardzo wczesnej porze, 4 godzina rano, kiedy on jest mokry i jak on jest koszony rano, to on się przykleja do tych liści. Stawiają rolnicy kozły i na te kozły przychodzi grupa ludzi, układa je takich na tych szczeblach, żeby one jak najszybciej przeschły. Jeżeli słoneczna pogoda, to taki rumianek nawet można zbierać już i młócić po tygodniu czasu, po 10 dniach. No, rumianek jest jednym z podstawowych ziół, które wykorzystuje się w leczeniu bardzo wielu chorób. Pijemy go wtedy, kiedy jesteśmy przeziębieni od bólu głowy, na sprawy żołądkowe, uśmierza bóle również. Także to rumianek jest naprawdę wspaniałym lekarstwem. Leczy, żywi i wzmacnia.